Przywitaj się ładnie, Andrzej. Cześć. Tu Andrzej z pasieki Słodka Natura. Pokaż, co robimy. O. Robimy pierwsze odkłady. Robimy... Rodziny już wymagają, chociaż nie ma pożytku, susza straszna, ale można coś podziałać, pszczoły się rozwijają prawidłowo i można zrobić trochę jakichś odkładów. Więc tak to wygląda. Powiedz trochę o kondycji pszczół na ten moment. No, na tej pasiece wszystkie rodziny się rozwijają fajnie. Dlatego przyjechaliśmy tutaj sprawdzić, jak to wygląda. No i co niektóre rodziny już wymagają tego, żeby zrobić im miejsca w gnieździe. Że to dadant, ja nie daję tutaj dużo miejsca. Dwóch korpusów na przykład do czerwienia, to wolę sobie zrobić wczesny odkład. Zawsze taki odkład mogę wykorzystać później do zasilania rodzin, do późnych pożytków jeszcze nawet powinien się nadać. Coś wyzbierać. No i tyle. Co tu więcej mówić? Odkłady robię zbiorcze. Podwie ramki biorę czerwiu krytego na wygryzieniu z jednej rodziny i biorę cztery ramki czerwiu krytego, a jak wrócimy do domu, to jeszcze dołożymy im podwie ramki osłonowe. Tak naprawdę będzie odkład na czterech ramkach czerwiu krytego plus dwie ramki osłonowe. Po około 8-9 dniach dokładamy matkę, zrywamy wszystkie mateczniki, dokładamy matki i czekamy, aż się unasieni. I odkład już jest praktycznie gotowy. Takie to jest proste. Takie to jest proste. Notatki, bardzo ważna rzecz. Notatki, znakowanie ramek, z którego roku są, jak to wszystko wygląda. To jeszcze pogłubi. No wiadomo, jak ktoś ma tam 5-10 rodzin, to jeszcze idzie to zapamiętać, ale możemy pokazać, jak wyglądają nadstawki. No nie jest jakoś super, ale coś... Coś tam już się dzieje. Coś tam się dzieje, coś tam noszą. Pomału zaczyna to wszystko ruszać. O. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać? Żygaj. No jest fajnie, no. Jest fajnie, ale... Nie złapałem przez ciebie tego, ostrości, wiesz? Masakra. Przepraszam. A ja się tak starałem bardzo. Na następnym może się uda. I o. Pamiętajcie, żeby zawsze przy robieniu odkładów dokładnie przeglądać ramkę, czy nie ma na niej matki, żebyśmy matkę nie przenieśli do odkładu. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce mieć 100% pewność, to nawet warto tą matkę znaleźć w ulu, żeby wiedzieć, że ma tu plastra, które będziemy przenosić, jej nie ma. No i standardowe przeglądy dzisiaj robimy. Tak to wygląda. Z takiej rodziny oczywiście jeszcze odkładu nie robię. Ale 10 ramek dadanta na czarno plus nadstawka pełna pszczoły. Z takiej nie robisz? Z takiej nie robię jeszcze odkładu. Jeszcze za mało pszczoły jest w gnieździe. W nadstawce. W nadstawce. Ja to tak, ja to o tej porze to głównie po nadstawce. Oceniam. Warto poczyścić zawsze trochę po kracie odgrodowej. Mostki wszystkie, które pszczoły na dziko sobie budują. Żeby później ta krata lepiej leżała, żeby nie miały pszczoły problemu z przechodzeniem. No.
W niektórych rodzinach już jakieś miseczki po rogach zauważyliśmy, prawda? No już miseczki tak, zakładają puste, bo puste, ale tam... Tu ramka węzy była wsadzona. Ale to jasna informacja, że trzeba mieć... Tak, że już trzeba mieć rękę, trzymać rękę na pulsie. Już nie można sobie... Jeszcze ramka nie zaczerwiona. A już ile? Tydzień temu chyba żeśmy to dokładali. No coś takiego. Za 8 dni temu. Więc taka rodzina jeszcze nie wymaga ani poszerzania jakiegoś wielkiego, ani nic. Ona sobie poradzą. Ale jak już mamy rodzinę, gdzie tego czerwi jest na 8-9 ramkach, plus obsiadają na gęsto nadstawki, no to ja wolę teraz zapobiegać i zrobić odkład, niż potem przyjeżdżać z drabiną. To jest ramka trochę czerwiu, głównie pierzga i miód. Przełożę im tą ramkę trochę bardziej na skraj. Tu, a tu dam tą odbudowaną węzę. Matka na pewno wejdzie i to zaraz zaczerwi. No tak to przegląd wygląda w ten sposób, że zazwyczaj przeglądamy 4-5 ramek. Nic się nie dzieje niepokojącego. Takie miseczki potrafią jakieś puste robić, ale to jeszcze jest nic groźnego. Fajnie pszczoły rozwijają się prawidłowo. Ważne jest, że noszą dla siebie, noszą tego miodu tyle, ile potrzebują, więc to jest głód im nie grozi. Tak, głód im nie grozi, to jest ważna informacja. Chociaż rozmawiałem kilka dni temu ze znajomym pszczelarzem, który no powiedział, że trochę rodzin już mu zaczyna głodować. Niestety przez tą sytuację, jaką mamy, nie jeździ tak często, jak jeździł, no i pojechał tam, mówi, za 2 dni temu na pasiekę. No i się przeraził, bo mówi, w kilku rodzinach głód. Niestety taka bieda w tym roku będzie trochę z miodem. Co zrobić? Nie przeskoczymy tego. Więc problemem już nie jest tylko waroza. Tylko jeszcze susza. Tylko jeszcze właśnie susza. Która zaczyna nam już ostatnio regularnie się pojawiać. No ona nigdzie nie zniknęła. Trwa no, cały czas. Dokładnie. Zobaczymy, coś tam może w weekend popada, ale nie wierzę w to. W sumie o tej porze roku najważniejsze jest przy przeglądzie sprawdzanie takich podstawowych informacji jak ramka węzy, którą żeśmy włożyli do ula. Po niej jesteśmy w stanie bardzo dużo informacji odczytać, w jakim stanie są pszczoły, czy potrzebują poszerzenia, czy ewentualnie dołożenia ramek, bądź zawężenia gniazda. No. Nie trzeba niepokoić pszczół, robić im nie wiadomo ile roboty, żeby później one musiały się męczyć i układać sobie to gniazdo na nowo. Pszczoły potrzebują teraz bardzo dużo wody. Oj tak, na poidła są całe zabrane przez wodę. To prawda. Do wychowu czerwi, prawda? Do wychowu czerwi głównie, no. Do rozpuszczenia zapasów. Nawet rosy nie ma porządnej, nie mogą nie. Sobie skorzystać z rana, z trawy czy tam z czegoś, tylko muszą szukać po prostu
jak nie ma poidła, muszę szukać sobie jakiegoś zbiornika wodnego, no, z którymi to... też jest problem, no, teraz. Jest problem, a poza tym różnie to bywa z tymi zbiornikami wodnymi. Nie wiadomo, kto gdzie trzyma, po co jakąś wodę, one polecą, bo będą... Bo jeszcze widać sytuację, że rodzina nie potrzebuje poszerzenia, no bo jeszcze plaster nie jest odbudowany. Jakby był pożytek dużo lepszy na 100%, ta ramka byłaby już w 100% odbudowana, a że jest jak jest, no to... Nie wychodzą pszczoły przed szereg. Tak, to nie rozwijają się aż tak intensywnie, jakby mogły. Oby się ta pogoda poprawiła, no jakby deszcz spadł. Rzepak, z tego co widzę, już skarłowaciał. Urósł tam dosłownie na kilkanaście centymetrów. Ramka pierzgi, widzę larwy wszędzie, gdzie wolne miejsce. Samo pierzga, i zrobimy ten sam myk, że przełożymy tą odbudowaną ramkę. Tą odbudowaną ramkę na tę. Takie czary mary. Takie czary mary. Taka ramka by się bardzo nadawała na przykład na do zrobienia odkładu. Ale jeszcze tych pszczół nie będę osłabiał. O, jakaś miseczka. No to wszystko puściutkie. Jeszcze puste. No, staramy się nie dopuścić do tego, żeby były pełne. I tą ramkę pomiędzy czerw kryty. Piszę ramkę, bo nie podpisana, nie? Proszę, doktorze. Teraz przeglądy są szybkie. Nie potrzeba, żeby trwały nie wiadomo ile. Były pszczoły i nie ma pszczół. Można spokojnie wyczyścić. Już widzę ładnie odbudowana ramka z węzą. Wyjmę skrajną ramkę. Zacznę może od tej z węzą, zobaczymy jak to wygląda, mostki trzeba, zawsze te mostki starajcie się likwidować, bo potem przy wyciąganiu takiej ramki gnieciemy duże ilości pszczół. No poza tym łatwiej mają później przechodzić do nadstawek, nie? No, przez kratę. Przez kratę. Jasne, że tak. Wianuszek miodu. No i to tak powiem szczerze, nawet nie wianuszek, bo to wszystko tu zalane. No więcej, tu jest miejsce podczerwienie przygotowane. Z drugiej strony trochę mniej, ale też nie jest źle.
Pamiętajmy, że tu trzeba trochę inaczej podchodzić do takiej rodziny niż na przykład do ula wielkopolskiego, bo to jest 10 ramek da Danta na czarno. Duża siła rodziny. I w ciągu tygodnia potrafi się takim ulu dużo zadziać. Trzeba brać pod uwagę dobra, Cezary, koniec tego nagrywania, podaj mi ulik. No, do roboty. I do roboty.